Otrzymana dzisiaj opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii Komisji Rewizyjnej, w mojej ocenie miażdżąca. Proszę tak, zresztą za chwilę wszyscy ją usłyszymy, jeżeli Państwo nie czytali. No najlepiej wskazuje na kompletne rozejście się przekonania Pana Prezydenta, które zaprezentował Komisji Rewizyjnej, która głosowała za pozytywną oceną i udzieleniem absolutorium, a tym, co na temat tego wykonania miała do powiedzenia Regionalna Izba Obrachunkowa. I w tym wypadku ci członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy wystąpili ze zdaniem odrębnym, w pełni to stanowisko Komisji Rewizyjnej, Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej podzielają. Jeszcze moi poprzednicy tutaj, którzy byli na tej sali, niejednokrotnie mówili, że to zmierza w końcu do tego, że miasto, że tak powiem, zostanie w cudzysłowie mówiąc zarżnięte. I tak się stało niestety, także to były słowa prorocze. Ale co innego jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja, szanowni Państwo, chciałbym się tu posłużyć datami i przedstawić, jak to wygląda, bo teraz ja po odczytaniu tego dzisiaj dostałem tą opinię negatywną, a z 4 maja była opinia z istotnymi zastrzeżeniami pozytywna, tak? No to ja nie bardzo... Tak, no ale to ja mam pytanie do kolegi radnego, czy opiniuje się negatywnie z istotnymi zastrzeżeniami, czy tutaj był chochlik, czy tutaj był wybieg? Proszę mi dokończyć, ja powiem jedno, tak? Trzeba spytać Rio. Ja powiem jedno, no nie będę pytał, być może Rio jest wystraszony nowymi rządami. Także nie będę już się do tego odnosił. Chcę się odnieść do pewnej rzeczy, tak? Do tej, że była najpierw uchwała jedna Rio, później ona była poprawiona przez ten błąd i oni opiniują z istotnymi zastrzeżeniami, tak? Ale tu jest napisane, że opiniują negatywnie. Ale zaraz. Ja chcę coś innego powiedzieć, do czegoś innego zmierzam. Do tego, że opinia Komisji Rewizyjnej w bardzo dużej mierze, jest oparta o uchwałę składu orzekającego. Ale wiem, co pisałem, tak? No, no ale ostatnio na posiedzeniu Komisji Radnej też miał odrębne zdanie. Ja to szanuję i proszę, nie wiem, że jestem podziębiorem, to proszę, żeby mógł naprawdę no, do końca dokończyć swoją wypowiedź. Na tej opinii była oparta opinia Komisji Rewizyjnej. Oczywiście wszystkiego nie uwzględniliśmy w niej, natomiast najważniejszą rzecz, czyli sprawę szpitala, która rzutuje na sytuację finansową miasta, została ujęta. I teraz niejako Komisja Rewizyjna wyraziła opinię, mówię w bardzo dużej mierze wzorując się na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i tąże opinię, ten sam skład orzekający, tak? Po dwóch tygodniach wydaje w zasadzie, zaprzecza swojej opinii pierwotnej, a na domiar, nie wiem, to chyba w ramach kabaretu, tak? No przepraszam, że tego słowa użyję, ale 21 czerwca wpływa to do Biura Rady Miejskiej, tak? No i połączenie pisze, że mamy 2 tygodnie do miesiąca odwołania, tak? No, no przecież chyba Regionalna Izba Obrachunkowa nie sądzę, że nie wiedziała, że 22 w Grudziądzu będzie sesja absolutoryjna. A panie radni, szanowni państwo, powiem jedno, tak? To, że spektakl polityczny od iluś miesięcy między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą trwa, to jest jedno. Ja w tym nie chcę uczestniczyć. Ze swojej strony powiem tak, gdyby opinia, proszę mi pozwolić, gdyby opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była negatywna, to mówię z ręką na sercu, że opinia Komisji Rewizyjnej, albo przynajmniej moje stanowisko by było negatywne. Dowiedziałem czegoś, co niestety zdarza mi się doznawać ostatnio bardzo często, czyli takiej gorzkiej satysfakcji. Ponieważ tak naprawdę to stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jest opinią o jakości opinii, którą wydała Komisja Rewizyjna. Na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej? Nie, właśnie widzi pan, nie. No ja. Nie, ale dam na to kończyć. Przepraszam. Właśnie to, czego dotyczyła dyskusja i co próbowaliśmy wam uświadomić i czego, dlaczego mówiliśmy uczestniczenia jakby w tym spektaklu, to było to,
że kompletnie komisja rewizyjna zignorowała zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bo panie przewodniczący, to, że w pana sprawozdaniu znalazła się część tych słupków, dochody takie, wydatki takie, na oświatę tyle i tak dalej, i tak dalej. To nie znaczy, że pan to powtórzył, że pan się oparł na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Istotą i dzisiaj ta opinia powinna to już wszystkim uświadomić. Istotą tamtej opinii, wydanej z istotnymi zastrzeżeniami, są właśnie istotne zastrzeżenia, które komisja rewizyjna w swojej opinii praktycznie kompletnie pominęła. I to był nasz spór. Ja nie kwestionowałem tego, że tej części opinii RIO, która mówiła, że tam takie były wydatki i tak dalej. Nie. Ja po prostu apelowałem, i rozumiem, że to samo robił z tej samej pozycji występował pan Kosiński, apelowaliśmy, żeby w naszej opinii uwzględnić istotne zastrzeżenia RIO. A te zastrzeżenia w mojej ocenie dyskwalifikują budżet roku 2015 i nikt poważny nie może go uznać za podstawę do udzielenia absolutorium. I tego dotyczyło nasze zdanie odrębne. Natomiast co zrobiła Regionalna Izba Obrachunkowa? No właśnie wyraziła opinię. Co ona myśli o opinii komisji rewizyjnej? Wytknęła nam wszystkie błędy, które jakby popełniliśmy, nie uwzględniając zastrzeżeń Izby, i dodatkowo niejako dokonała nam wykładni dodatkowej. Nie jest ona niepotrzebna, bo ja oczywiście w trakcie dyskusji znałem te wszystkie konsekwencje, które tu są podane, że w przypadku tam wskaźnik może być 0,5, że w przypadku likwidacji obciąży nas 500 milionów, w przypadku przekształcenia 400 kilka milionów. To są rzeczy, no, jak sądzę, dla każdego z nas powszechnie znane, bo my w tej, że tak powiem, tematyce siedzimy od wielu miesięcy, ale widocznie RIO uznało, że należy członkom komisji rewizyjnej to uświadomić, ponieważ co RIO kwestionuje? To, że właśnie zupełnie w opinii komisji rewizyjnej nie odniesiono się do tego, co stanowi istotę opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli istotnych zastrzeżeń. Jeżeli pan radny Andrzej Wiśniewski mówi, że istotne zastrzeżenia, co na dzień dzisiejszy spowodowało, że sytuacja taka miasta jest, a nie inna? Sytuacja regionalnego szpitala, tak? Czyli ja uważałem i pozostali członkowie komisji rewizyjnej, którzy się pod tym podpisali, że to jest sedno sprawy, bo gdyby nie szpital, gdyby nie ta sytuacja, nie byłoby tego problemu. Natomiast to, czy nam się obligacje wykupiło za parę milionów w porównaniu do 0,5 miliarda złotych, wie pan, to uważam naprawdę za bachostkę. Także no to jest jedna rzecz, a druga sprawa jest taka, pan się tak na tą Regionalną Izbę Obrachunkową, szanowny kolego radny, powołuje, tak? No, a ja po tej opinii, którą dzisiaj otrzymałem, to mam rozdwojoną jaźń, tak? Bo z jednej strony mówię, opiniuję w jakiś sposób pozytywnie, tak? Jeżeli chodzi o wykonanie tego budżetu, ma istotne zastrzeżenia. Pamiętam, rok temu miała, to była opinia z zastrzeżeniami, dzisiaj jest z istotnymi zastrzeżeniami, czyli sytuacja, że tak powiem, uważam, że się pogorszyła, natomiast nie zaopiniowała tego negatywnie. Negatywnej opinii na temat tego, co zrobiła komisja rewizyjna, nadal się można odwołać, bo to jakby nie jest związane z tym głosowaniem, które za chwilę będzie. Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła opinię, którą przygotowała komisja rewizyjna, wydała o niej negatywną opinię i nadal, jeżeli uważa pan, że ta opinia jest krzywdząca dla komisji rewizyjnej, albo coś niesamowitego, że jest polityczna, to proszę się od tego odwołać. Proszę zebrać komisję rewizyjną i będziemy dyskutowali. Być może trzeba się od tej krzywdzącej komisji opinii odwołać. Jesteśmy zgodni co do tego, jeżeli no, winimy włodarzy miasta za sytuację, do sytuacji, do jakiej miasto zostało doprowadzone. Natomiast to naprawdę, no,
trudno będzie tutaj między nami ten spór rozstrzygnąć, bo patrzę, jeżeli często identyczny skład orzekający, no identyczny musi być, tak? No, raz wydaje taką decyzję, później, że tak powiem, no, opiniuje negatywnie opinię komisji rewizyjnej. Ja nie sądzę, żeby to było aż tak istotne, żebyśmy się od tego odwoływali. Bardziej, że tak pisała ją osoba, która zaopiniowała pozytywnie zastrzeżenia i dokonanie budżetu za zeszły rok. Ale to uzasadnienie jest. Pozytywnie zastrzeżenia. Proszę na to, jest pozytywnie. Pan radny, czy jest pan radny? Nie, jest pozytywnie zastrzeżenie. Gdzie jest istotnienie zastrzeżenie? Zastrzeżenie, oczywiście. Ja nie podważam wyliczeń, proszę o absolutnie nie podważam, nie podważam wyliczeń, które Regionalna Izba Obrachunkowa podaje. Zarówno, proszę o spokój, panie. Zarówno w opinii do wykonania budżetu, jak i w opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. To są dane liczbowe, z którymi się dyskutuje, powołują się na ustawy, jak najbardziej. Natomiast pozwolę sobie zadać jeszcze raz to, co przeczytał pan przewodniczący Rady Miejskiej. Przy formułowaniu wniosku Komisja Rewizyjna może korzystać z całego zakresu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie, dokonuje oceny wykonania budżetu pod kątem celowości i gospodarności. Przypomnę państwu, członkom Komisji Rewizyjnej przypominać nie muszę, że podzieliliśmy się jako 7-osobowy skład, które badał poszczególne rozdziały wykonania budżetu pod kątem celowości i gospodarności, żadna uwaga nie padła. Ani od żadnego radnego, łącznie z radnymi opozycji, żadna uwaga pod kątem celowości i gospodarności. Czego nie wykonała, analizując dokumenty, co jest oczywiście kłamstwem, wielotnym kłamstwem. Nieprawda. Z uwagi na wykazane w najmniejszej opinii braki w ocenie wykonania budżetu za 2015 rok, skład orzekający uznał, że dokumenty sporządzone przez komisję niedostatecznie informują Radę o faktycznej sytuacji finansowej miasta. Co jest totalnym kuriozum, ponieważ my dokładnie ten obraz finansowy miasta przedstawiliśmy tutaj. W tej opinii? Oczywiście. Oczywiście. Powiada poważnie, w sposób kolegialny. Kwestionuje tą kompetencję. Typu wypowiedzi. Szefa klubu. Tak, to myślę, że to coś mówi. Przy czym ja oczywiście też nie jestem bezkrytyczny, ponieważ uważam, że były lata, kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa swoją wstrzemięźliwością dołożyła nieco do tej katastrofy, z którą mamy dzisiaj do czynienia. To też można do niej przesłać. Natomiast nigdy nie kwestionuję i nie ośmieliłbym się zakwestionować kompetencji ludzi, którzy tam pracują. Zgadzać, ale z którymi trzeba współpracować, bo bez tych instytucji nie jesteśmy w stanie ani pozyskać finansowania dla tego miasta, ani nie rozwiązać problemu szpitala regionalnego. I taką właśnie instytucją jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Niestety negatywna opinia po raz kolejny, wcześniej były inne negatywne opinie dotyczące innych aspektów budżetu, to niedobrze wyrokuje dla tego miasta i dla sytuacji i finansowej, ale przede wszystkim rozwiązania też problemów finansowych szpitala. Trzeba pamiętać, że negatywna opinia tak istotnej instytucji jednak, jak jest Regionalna Izba Obrachunkowa, powoduje praktycznie czerwoną stawę, czerwoną kartkę dla instytucji finansujących, jak BGK, jak PKO, wszystko, co jest związane na przykład ze systemem państwa. To nie jest żadne wiedźmisie, bo my tutaj możemy sobie dyskutować, przerzucać się, czy ktoś to dobrze zrozumiał, czy jest mądrzejszy, czy głupszy. To nie ma znaczenia. To w instytucjach finansowych to w nich nie wnika. Tam liczy się opinia jest pozytywna czy negatywna. Jeżeli jest negatywna, to po prostu nie wchodzimy, czekamy, zobaczymy, co się wydarzy dalej. Z punktu widzenia instytucji finansującej, to nawet te procedury nie pozwalają często na finansowanie takich gmin czy takich jednostek samorządu terytorialnego, które właśnie mają negatywne opinie. I szanowni państwo, w interesie tego miasta jest to, abyśmy, mówię, możemy lubić, możemy nie lubić, ale musimy wypracować porozumienie, musimy wypracować jakiś program naprawczy, taki, który zostanie zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jeżeli tego nie zrobimy, to niestety będziemy w tym samym punkcie. Ja będąc członkiem komisji, która badała sytuację finansową szpitala, jednym ze wniosków mówiłem o tym, że uważam, że powinniśmy rozwiązać problem szpitala do końca czerwca tego roku. Jeżeli tego nie rozwiążemy, to będzie coraz gorzej.
Tego nie zrobiliśmy, co więcej, poszliśmy w spór prawny, czyli właściwie przedłużyliśmy to w czasie bliżej nieokreślonym, a to powoduje, że z każdym miesiącem rzeczywiście tracimy określone, które można tak naprawdę wyliczyć, środki. Ja szanuję bardzo pana prezydenta, szanuję jego dokonania, ale uważam, że służby finansowe pana prezydenta powinny zdecydowanie zostać wzmocnione, czy jakby ich rola powinna zostać wzmocniona. Dzisiaj mamy tak, że górę wzięły spory prawne i ta strona prawna, a to w żaden sposób nie rozwiązuje problemów finansowych ani tego miasta, ani szpitala.